Cześć, jestem Kaki i prowadzę bloga Kaki Play Game, który możecie znaleźć pod adresem www.kakiplaygame.blogspot.com. Zapraszam serdecznie. To wideo nagrywam zainspirowane karnawałem blogowym zaczętym przez Borejko na jego blogu gryfabularne.blogspot.com. To już piąta edycja. Niestety nie miałem okazji brać udziału we wcześniejszych edycjach. Mam nadzieję, że nadrobię zaległości i odpowiem na pytania z tamtych karnawałów. Tymczasem obecnie mamy karnawał piąty, przy którym zadane jest pytanie, o ile się nie mylę, dokładnie najważniejsza zasada, ważne zasady, czy też najważniejsze zasady. Nie wiem dlaczego to jakaś presupozycja, że tych zasad jest kilka. Ja mam tylko jedną, najważniejszą zasadę i tak naprawdę od tej najważniejszej zasady wynika bardzo wiele innych zasad, których nie będę tutaj rozwijał. Skupię się na tej jednej. Ta zasada towarzyszy temu blogowi od bardzo długiego czasu. Właściwie pierwszy post, jaki napisałem, był związany z tą zasadą, co prawda tam była nieco inaczej sformułowana, ale zasadniczo do tego to się sprowadza. Otóż według mnie najważniejszą zasadą w RPG to spojrzenie na pewien dualizm tego zjawiska. Z jednej strony mamy mistrza gry i z drugiej strony mamy graczy. Mistrz gry zajmuje się scenariuszem, natomiast gracze zajmują się postaciami. I zderzenie tych dwóch elementów uważam za najważniejszą zasadę RPG. Mistrz gry przygotowuje scenariusz i może przygotować bardzo dobry scenariusz. Sam może wpaść na dobry scenariusz, to jest dość częstym zjawiskiem. Może taki dobry scenariusz znaleźć w internecie albo w jakichś publikacjach, co też jest. Tam też są dobre scenariusze. Scenariusze, które wygrywają konkursy, wygrywają je nie dlatego, że nie ma innych prac, tylko po prostu to są dobre scenariusze, które można poprowadzić i przy dobrych graczach naprawdę bardzo fajna zabawa jest i jest to, o co tak naprawdę chodzi w RPG. Z drugiej strony gracze, zajmując się postaciami, mogą stworzyć naprawdę bardzo dobre postacie. To jest super, jeśli takie coś potrafią zrobić. Dobra postać według mnie to jest postać, która ma osobowość, która ma swoje indywidualne cechy i która reaguje w specyficzny sposób na specyficzne sytuacje. Czyli nie reaguje przypadkowo, nie reaguje w sposób nieprzewidywalny, w sposób chaotyczny. Z tym, że przygotowanie jednej rzeczy, dobrego scenariusza czy dobrej postaci, nie wystarczy. I tu dochodzę do tej najważniejszej zasady. Najważniejsza zasada to połączyć te dwa elementy w RPG. I tak naprawdę to jest największa trudność. Aby scenariusz dopasował się do postaci i postać dopasowała się do scenariusza tak, żeby to wszystko było ciekawe. Co to dokładnie znaczy ciekawe, jest bardzo trudnym zagadnieniem, którym nie będę się tutaj zajmował. Natomiast chcę powiedzieć o pewnych konsekwencjach związanych z takim podejściem, a nie innym. Otóż w moim założeniu nie ma czegoś takiego jak dobry scenariusz, który zawsze się sprawdzi w każdej sytuacji. Oraz nie ma takiej postaci u takiego gracza, która sprawdzi się w każdym scenariuszu u każdego mistrza gry. Tak więc te elementy muszą do siebie pasować. Muszą być przemyślane, muszą być logiczne, muszą być konsekwentne. I to jest według mnie najważniejsze wyzwanie, najważniejsze zadanie i najważniejsza zasada wśród graczy. Mam nadzieję, że ten blog pomoże w tworzeniu dobrych scenariuszy i dobrych postaci, czego wszystkim, zarówno i sobie, jak i Wam życzę.